Księże, arcybiskupie, święta Bożego Narodzenia zawsze są taką szczególną okazją, aby w najbliższym gronie, można powiedzieć, gronie rodzinnym składać sobie życzenia. Dzisiaj mamy taki dzień w naszej kurii metropolitalnej, kiedy zbieramy się nie tylko jako pracownicy, jako Twoi najbliżsi współpracownicy, ale też w pewnym sensie jak rodzina, dlatego że pracujemy dla Kościoła i jesteśmy wszyscy narzędziem ręku Boga pod Twoim kierownictwem. Dlatego, korzystając z tej okazji, chciałbym w imieniu wszystkich podziękować Ci właśnie za to, że Ty jako pasterz tworzysz tą rodzinę. Nie tylko tutaj w kurii, ale też i te opłatki, te często odwiedziny, czy zawsze tą gotowność przyjęcia każdego o każdej chwili i porze, dnia i nocy. Myślę, że najlepiej siostry wiedzą, ile tych gości, ile tych spotkań jest, ale ta gotowność, otwartość tego serca świadczy o tym, że masz to ojcowskie serce i to pragnienie tworzenia tej rodziny, tej wspólnoty, na której też się buduje Kościół. I za to Ci dziękujemy. Za to, że jesteśmy tutaj jak w rodzinie, że się czujemy jak w rodzinie i że wiemy, że mamy Ojca, który się troszczy, który myśli, który się martwi, przede wszystkim, który się modli za swojego Kościół, za swoją rodzinę. I chcemy Ci życzyć, abyś, tak jak mówi nam Ewangelia Jana, tak Bóg umiłował świat, że dał Syna swojego jednorodzonego, aby każdy, kto wierzy w Niego, nie zginął, ale miał życie. Abyś w codzienności, w swoich posłudzach, w tych wszystkich trudach, obowiązkach zawsze doświadczał, jak Bóg Cię kocha, jakby zawsze widział, że wszystko, co czynisz, jest działaniem Boga, jakbyś tą rękę Bożą w każdej decyzji, w każdym kroku, w każdym trudzie podjętym odczuwał i abyś zawsze był tym narzędziem ręku Boga dla nas, tych najbliższych, tych dalszych. Myślę, że dla całego Kościoła naszego katolickiego w Ukrainie i dla całego Kościoła powszechnego. Niech Pan Cię nagrodzi i niech Cię błogosławi na dalsze Twoje posługiwanie.